Ja się nazywam Wojciech Warecki. Ja się nazywam Marek Warecki. Jak Państwo widzą, nie mamy prowadzącego, więc będziemy się prowadzić sami nasze działania. Dziś my będziemy rozmawiać dokładnie o tym, jak to jest napisane, jak nauczyć młodych i trochę starszych radzić sobie z mediami. Ja zanim podejdę obsługiwać sprzęt, chciałem podzielić się taką refleksją. Niedawno czytałem taki tekst, że dwóch ekonomistów było w Maroku, rozmawiały z jakimś tam biedakiem. Pytali go się, co byś człowieku zrobił, gdybyś miał więcej pieniędzy? No, jak to co? Kupiłbym sobie więcej jedzenia. A co byś zrobił, gdybyś miał jeszcze więcej pieniędzy? No, proste, kupiłbym sobie jeszcze więcej jedzenia. A gdyby jeszcze było więcej tych pieniędzy, to bym sobie lepsze jedzenie kupił. No okej, w porządku. Ale jak weszli do niego do domu, patrzą, bida z nędzą, ale tam stoi telewizor. No jak to człowieku? Ty nam opowiada, żeby sobie kupował jedzenie, co to mówi? No panie, przecież telewizja jest ważniejsza od jedzenia. I to jest takie wejście do naszych zajęć, a teraz oddam głos zwrotu i podejdę do sprzętu. Dzięki. Więc może tak proponujemy taki porządek dnia, że mamy tu przygotowaną taką prezentację, która będzie trwała około godziny. Jeżeli w trakcie prezentacji ktoś chciałby zadawać pytania, to prosimy po prostu podnieść rękę i będziemy odpowiadali na pytania. A po godzinie, jak my sobie porozmawiamy na ten temat, który tu jest przedmiotem naszej rozmowy, tak? Świetnie. No to zaczynamy. O, to takie dwie książki napisaliśmy. Najpierw była Woda z mózgu i to była książka przeznaczona dla starszych, znaczy takich bardziej dorosłych odbiorców. I jak ona się ukazała, powstał od razu taki pomysł, żeby zrobić książkę dla młodzieży. To jest dla takiej młodzieży przełom gimnazjum i liceum, tak? Bo była taka wyraźna potrzeba, że to jest teren zupełnie niezagospodarowany. Nawet ta książka miała ambicję zostać podręcznikiem szkolnym, ale została odstrzelona. Dobra? On tak wygląda, pożeracz mózgów, to jest widok z przodu, tak? Teraz tak, no to poznajecie Państwo, bo to jest Bronisław Pawlik, tak? Tam się, nie wiem czy pamiętacie, ale była taka historia. Pożegnanie pamiętamy. Proszę? A teraz kochane dzieciaczki poza mnie. Teraz dokładnie to samo proponujemy Państwu, żeby to samo powiedzieć mediom reżimowym. A teraz kochane media i tak dalej, tak? Stąd się wziął mi się z okienka. Dobrze pamiętam. I teraz tak, nie będziemy Was tu męczyć. Macie jakieś dzieci na stanie, prawda? Nie każdy teraz w duchu swoim przeprowadzi rachunek sumienia i odpowie sobie na takie pytanie. Ile czasu dziennie rozmawiać ze swoim dzieckiem? Nie chodzi o rozmowę w rodzaju Jasiu, podaję mi proszę piwo z lodówki, pilot do telewizora, tak? Skądinąd wiadomo, że po wynalezieniu pilota dzieci są już niepotrzebne. Ilu z nas przyjaciół twojego dziecka w realu, czyli nie wirtualnych, tylko takich zwyczajnych? To jest wbrew pozorom bardzo ważne pytanie. Jakiej muzyki radia słucha najczęściej twoje dziecko? Z jakimi bohaterami gier, sportu, muzyki się identyfikuje? Jakie strony internetowe przeglądało w ostatnim miesiącu w internecie? Podaj przynajmniej 3 przykłady. Czy wiesz, do czego używa swojego telefonu? No to z badań wynika, że dla młodzieży telefon jest nawet ważniejszy od miłości i seksu. Bez telefonu życie jest niemożliwe. Jakie portale społecznościowe przegląda, w jakich aktywnie uczestniczy? Co myśli twoje dziecko na temat marihuany do palaczy? Ja nie dalej jak w tym tygodniu miałem taką rozmowę, że w ja mieszkam we Włochach i tam w paru gimnazjach my prowadziliśmy takie zajęcia dotyczące tłumaczyliśmy młodzieży, czym szkodzi używanie dopalaczy, marihuany i narkotyków. Ale młodzież mi opowiadała w środę na takim spotkaniu, że po prostu aplauz dla marihuany jest powszechny i to też jest wina mediów. Jakie ostatnie 3 filmy oglądało? Czy rozmawialiśmy o filmach?
Czy ktoś rozmawia w ogóle z dzieckiem na temat tego, co ona ogląda? Czy dziecko to jest tak od 5 lat, to jest 20? Jakie ma poglądy polityczne, czy może się dystansuje od świata polityki? To jest bardzo powszechna postawa, tak? Polityka out. Ile czasu poświęca na media? Internet, radio, telewizję, gry, telefon, etc. Kto jest dla niego autorytetem w życiu publicznym, czy jest w ogóle ktoś taki? Kiedy ostatni raz rozmawiamy z nim o takich sprawach jak wiara czy historia? No i proszę, jak Państwo się znajdujecie przy tych pytaniach, które są właściwie takie najbardziej podstawowe? Z naszych obserwacji wynika, że praktycznie jest to terra incognita. No, rodzice po prostu takimi sprawami w większości się nie zajmują, nie miałem ochoty ani na takie rozmowy, są zajęci pracą, albo na co innego na głowie, albo... I to jest jakby to, w jakim stanie są rodzice, to jest efekt nieodpowiadania, zaniedbania tych właśnie spraw, tych właśnie pytań. Tak? Na przykład jak przychodzi do nas tam na jakąś terapię czy po poradę rodzic, to pierwsze do niego jest pytanie, ile minut właśnie dziennie rozmawiałaś z dzieckiem. No pokazuje się, że często nawet nie jest to jedna minuta, nawet 3 minuty. Tylko wszyscy się mijają. Dobra, chodźmy dalej. I teraz tak, jak tam zobaczycie tą książkę, pomysł tej książki jest taki, żeby ją czytać z komputerem, bo tak jak młodzież ze sobą rozmawia, tak, to rozmawiałem tak o jakiejś sprawie, no i ktoś to mówi, to zobacz tą stronę w internecie. No i ktoś pak wchodzi w internet, ogląda stronę, albo ktoś dzwoni, ty słuchaj, jest świetny film na YouTubie, to sobie obejrzysz. I ta książka jest tak pomyślana, że to jest dialog dwojga ludzi, tak? O, właśnie. To jest Ewa i to jest Tomek. Oni ze sobą sympatyzują i ze sobą rozmawiają. I to i na wszystkie takie, na ten lista tematów jest przeogromna, bo od miłości poprzez marihuanę, pornografię, uczenie, cywilizację śmierci, no to wszystko, co jest ważne. I to te wszystkie najważniejsze problemy są jakby w świetle mediów, tak, że po prostu można wchodzić na strony internetowe, prezentacje, które są w internecie. Ta książka jest do użytku z komputerem, także serdecznie zapraszam. Jak wygląda pożeracz mózgów? No to mamy takiego właśnie pożeracza, no wszystkim się wydawało, że on ma jakieś pazury, szpony i tak dalej, a to są przeważnie bardzo dobrze wyglądający ludzie, często pisaci w dobrych garniturach, ładnie ubrani, śmiało patrzący do przodu, których nigdy nie posądził o takie skłonności. No i cóż, no co ci pożeracze chcą zrobić? Ale po prostu. Żebyś myślał tak, jak oni chcą, został kukłą niewolnikiem bezmyślnie powtarzającym cudze refleksje i poglądy i postępował zgodnie z nimi. Nie lekceważ ich, ich moc jest większa niż myślisz. I to oczywiście wszyscy, no my mamy jakby dzięki zawodowi i kontaktom prywatnym jakby taki przegląd wielu środowisk, tam gimnazjów, młodzieży, poprzez ludzi starych, chorych, takich jakby spoza sfer, takich, no, bym powiedział, zwyczajnych ludzi. I pożeracze, my wiemy, że pożeracze mózgów naprawdę zrobili w tych głowach spustoszenie. Ja miałem nie tak dawno taką rozmowę z bardzo inteligentnym człowiekiem. Tam to już się zgadało, że jest 10 kwietnia i ja gdzieś tam idę. A on mówi, właśnie ten 10 kwietnia, to co to jest za rocznica? Gdy byłem spotkany z młodzieżą w bibliotece tamtego i też rozmawialiśmy i w tej książce między innymi jest taki rozdział o księdze Popiełuszce i młodzież nie wiedziała, kto to jest ksiądz Popiełuszka. Wybaczcie sobie. Znaczy, zdajcie sobie Państwo, bo dziennikarze, działacze polityczni i tam różne mądrale z telewizji w naszym pojęciu są kompletnie odcięte od rzeczywistości. Nie wiedzą, czym ludzie myślą, jak to wszystko wygląda. Większość osób nie wie, co to jest Gazeta Polska i takie tam. Nie mówiąc o Telewizji Republika. Tylko sobie nikt nie zdaje sprawy w naszym pojęciu, a jak sobie nawet zdaje sprawę, to nic sobie tego nie bierze do serca.
Dobrze. Idźmy dalej. No i teraz tak, ta książka w ogóle, taka jest kolorowa i ona jakby naśladuje takie, no na przykład tak jak się rozmawia na Facebooku, nie wiem czy Państwo funkcjonują na takich portalach, nawet właśnie są tam rozmaite ikony, emotikony. O, proszę bardzo. To jest akurat rozdział właśnie między innymi o księdze Popiełuszce, więc Tomek ze mną sobie rozmawiają na gadu-gadu, tak? To jest taki komunikator. Rozmawiają sobie na gadu-gadu, polecają sobie strony internetowe. To może niezbyt... Możesz cofnąć? Może niezbyt wyraźnie widać, ale tam no, jest taka twarz znana, bo to jest wywiad z Czesławem Kiszczakiem, bo co tu dużo tam mówić, opowiadać historię, kiedy sobie można obejrzeć filmy. Ten film jest tak wiele mówiący, że... Dobra. No i to jest rozdział o wolności właśnie. No i tu na przykład są przykłady tylko strony, przykłady tematyki. W jakiej grasz gry i co z tego wynika, tak? Wbrew pozorom jest to bardzo istotna sprawa. Ja miałem takiego pacjenta, 12-letniego. Bardzo, to było dziecko, które bardzo było zdolne, rozwinięte, pięknie rysowało, wrażliwe. Aż w którymś momencie zaczęło grać w taką grę, już nie pamiętam nazwy, jakąś taką, która pochodzi z mank. Tak? I dosłownie w głowie tego dziecka powstało kompletne spustoszenie. Przestało rysować. Przestało się rozwijać. Całą jego wyobraźnię zajęła ta gra. A te gry są tak konstruowane, że jest to często gra elektroniczna, jakieś gadżety, koszulki. Także no, zresztą pomijam, że są takie gry. W tych grach jest bardzo dużo przemocy. Także warto wiedzieć, co kto gra i jaki ma to na niego wpływ. Tam jeszcze był internet i pornografia, prawda? To jest też bardzo ważny temat. No chyba nie ma człowieka, który się nie zetknął z pornografią. Młodzież też z tym się styka i to bardzo intensywnie. Pornografia ma katastrofalny wpływ na ich świadomość młodzieży, na wychowanie, na jej pojęcie w świecie, a o tym jakby mówi się, a rodzice tym właśnie pomijają ten temat. Jakby go nie było, a przecież wystarczy dwa razy kliknąć w komputer, żeby dosłownie dowolne rzeczy znaleźć w tym komputerze, z czego nikt sobie nie zdaje sprawy. Łącznie, jak to ostatnio pisało w gazety, z inwazją pornografii dziecięcej. No proszę sobie wyobrazić, co można zobaczyć w tym internecie. I nie ma co udawać, że tego nie ma, o tym trzeba rozmawiać. No to też jest taki rozdział poświęcony homoseksualizmowi. Takie przystępnej formie są mówione badania pana Camerona, że to nie jest żaden dopust Boży, tylko da się z tym coś zrobić. Tu o Facebooku, o jego zaletach i wadach. Tak, że Facebook pożera czas, że no, też ma wiele wad, bo z Facebooka można wykraść dane i komuś zrobić dużą krzywdę. Dobra. Autorytety i media. No to jest, jak tam byście mieli okazję porozmawiać z jakimś kilkunastoletnim człowiekiem, byście go się spytali, kto jest jego autorytetem, to możecie doznać poważnych zdziwień. Naprawdę poważnych zdziwień. Co oni mówią, to bywa tak zaskakujące, że... No, Bronisław Komorowski, to takie inne, nie? No, Owsiaki, no ja na przykład robiłem taką ankietę w środę, no i wygrał lud, jak myślisz, kto? No, Jakub Wojewódzki, no. Nie doda? Jakub Wojewódzki. Młodzieniec Jakub Wojewódzki. Młodzieniec. A dlaczego? No dlatego, że no tak jak mówię, że w moim pojęciu młodzież i dzieci są zostawione zupełnie same z mediami, a to jest po prostu front wojny. Oni nam zabierają dzieci. Także bądźmy tego świadomi. Czy Pan Bóg jest cool, tak? No to jest właśnie taki rozdział Panu Bogu. Dobra, dalej idźmy. No Harry Potterze, no taka, no miałem też właśnie w środę z taką dziewczynką, Natalia, panna, 15-letnia Natalia.
Robi powiedział tak, no proszę pana, no ja przeczytałem tak, Harry'ego Pottera, Zmierzch, Don Dusz i tego Dona Brauna. A ja mówię, słuchaj, no to jest tam, nie zaczęli jej tłumaczyć, ale pytanie jest tak, który rodzic jest przygotowany do podjęcia takiej rozmowy? Wytłumaczenia dlaczego Harry Potter jest po prostu, to jest toksyczne, no to jest jakby wprowadzanie wirusa do swojego mózgu. To chociażby należy sobie zadać taki trud, żeby taki film jak Harry Potter, który jest mniej toksyczny, z dzieckiem obejrzeć i chociaż z nim o tym pogadać. No o tej marihuanie też mówiliśmy. No jak się uczyzwaniamy? To są takie akcenty, my tam proponujemy takie rozwiązania, że media nie tylko są takie negatywne, ale można znaleźć też wiele takich patentów na to, żeby jak się uczyć, ma mapowanie wiedzy, no to już nie będę, bo to za obszerny temat. O cywilizacji śmierci, tak, na czym to polega. Dobra, dalej. No i miłość oczywiście, bo to miłość to jest chyba najważniejszy temat. W ogóle ludzi, a zwłaszcza dla ludzi młodych, no i tam są chyba ze dwa rozdziały o miłości i o tym, jak media wpływają na obraz miłości, na relacje między ludźmi. No, bardzo to jest tam, znaczy będzie obszernie omówione, tak? Są filmy. No i tak. I tam tych rozdziałów jest, no nie wiem, 20 kilka czy więcej. One są dość krótkie, bo tak bogato ilustrowane, z dużą ilością odniesień. No i tak jak patrzyliśmy, jak się zachowują młodzi ludzie, którzy jakby tą książkę tych pożeraczy mózgów mieli w rękach, to wygląda na to, że w jakiś sposób to do nich utrafiło, no zobaczymy, jak to będzie dalej, tak? Książka jest tak naprawdę przeznaczona dla rodziców i wychowawców i dla młodych ludzi. Dziękujemy panu państwu bardzo za przybycie, za miłą rozmowę i za wszystkie uwagi. Wezmiemy sobie do serca i do dobranoc. I do zobaczenia.